Witam, tu Spilgar. Dzisiaj gramy w Lotro, a dokładnie chciałbym wam pokazać, jak w łatwy sposób zdobyć nawet sporo pieniędzy. Pokażę wam, jak to zrobić. Znajdujemy się koło wyjścia, dokładnie tutaj. Musimy dojść chyba tu albo tutaj, gdzieś około. Pokażę wam, jak dojdę. I tam znajduje się Dungeon, w którym są mocniejsze trochę potworki, które musimy się pozbyć. Zbieramy od nich rzeczy, a następnie sprzedajemy. Dzięki temu powinniśmy zdobyć naprawdę sporo pieniędzy. Cały filmik potrwa 20-30 minut. Żeby zdobyć te rzeczy, pokonać w ogóle tych wrogów, to trzeba poszedć z minimum, 30 poziomem, minimum. Ja sam nie wiem, czy dam radę, więc to trzeba naprawdę uważać. Najlepiej chodzić z grupą, lub też z postacią, która ma powyżej 30, no, radziłbym nawet 35 poziom. I idziemy, zabijamy, zbieramy i sprzedajemy. Ja aktualnie gram moim strzelem, poziom 21 i zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Zaraz wam powiem, że przed wyprawą mam 1 złoto i 324 srebra. Tyle mam pieniędzy, a zobaczymy, ile uda nam się uzyskać po tej wyprawie. Rzeczy trzeba mieć dobre, w ogóle trzeba być naprawdę mocno postać. Najlepiej, jak mówiłem, chodzić właśnie z grupą. Wracając jeszcze do tematyki Lotro, są to po prostu własne pierścienie online. Mi się ta gra bardzo spodobała. Jest to gra free to play i tak naprawdę nie trzeba wydawać karty, żeby się fajnie bawić. Ja nie wydałem jeszcze ani grosza, a bawi się świetnie. Prawie jesteśmy. Na zewnątrz tego są potworki o poziomie około 20-21, chyba do 24, ale my pójdziemy do trochę trudniejszy. Tu mamy dojść. Kiedy już doszliśmy tutaj, wchodzimy do środka i zatrzymamy rozwalankę. Jestem trochę chory, więc za głos przepraszam. Muszę się trochę przygotować. Rzeczy mam kilka, ale poukładam tylko tak, żeby było widać, które to są właśnie z tego Dungeona. No dobra. I zaczynamy. O, to i dużo. Jak widzicie, mają, pisze, że 20 poziom, ale wbrew pozorom są naprawdę mocne. Na razie jeszcze nic nie wypadło, ale nie ma się co martwić. Kilka rzeczy, nie wiem dlaczego piszę ten. Uważam,
wybrać, ponieważ są tutaj bardzo blisko. Dobra, miałem lekkie problemy sobie z lutem, teraz to wszystko powinno być w miarę. Zaczynamy. Teraz ustawiłem, żeby zbierało mi wszystko naraz. To ja już od razu lepiej nie muszę robić. Tak pod 30 poziomem powinna sobie bez żadnego problemu tutaj poradzić. Thank you.
online, jak ktoś to lubi, w ogóle warto w tej sieni, to polecam. Ogólnie ta gra jest naprawdę fajna. Może grafikę ma trochę gorszą, ale fabuła fajna jest. No, idziemy dalej. Ale to trudno. Tyle rzeczy uzbierałem przez jakieś 10-15 minut. Oczywiście radzę wam tutaj posiedzieć po prostu dłużej, uzbierać więcej rzeczy. Ale zobaczymy, co wyszło z tego. Tutaj jeszcze się nie bardzo mylę.
rzeczy, że odebrało się naprawdę sporo. I zobaczymy, ile zarobię. A tymczasem wracamy sobie na moim kucyku, na tutajcy. I jedziemy. Dobra, teraz zapamiętajcie, mam 1 złoto i 494 srebra. Jeszcze raz to pokażę może przed sklepem, żeby mieć pewność. Zobaczycie, że zarobimy naprawdę sporo. Jedna rundka, 15 minut w środku, 10 minut podróż tutaj i z powrotem. Jest 25 minut postacią, która ma 30 poziom. Możemy sobie sporo zarobić. Jeszcze mam fajerwerki 2012 w tym roku. Same jestem w kupie, bo w tym roku nie brałem dużo. Znaczy 2012 jest to otwarte. Jeszcze raz już nie może, bo w tym roku, no bo już 2013 przecież. Dobra, dojdziemy do najbliższego sklepu, czyli w swoim przypadku po tym narodzinkami po tydzień, znajdę pan tam sklep i posprzedajemy to rzeczy. Dobra, znajdujemy się przed sklepem. Ostatni rzut oka na to moją ilość pieniędzy. Mamy 1 pieniążek złoty i 494 srebra. A po 15 minutach zbieraniu rzeczy i sprzedawaniu będziemy mieć. Proszę bardzo, 1 złoty i aż 806 srebrnych, czyli przez 15 minut biegania w podziemiu, w podporku zdobyliśmy ponad 300 srebrnych. Jest to naprawdę dużo, jak na 30 poziom. Nie jest to żaden wysiłek, też można się fajnie zabawić i zdobyć zarazem nawet dużo pieniędzy. Fajerwerki na zakończenie. Żegnam was i mam nadzieję, że już wiecie, jak fajnie zarobić pieniądze. Cześć, do zobaczenia.